Edyta przybyła. Pani Edyto, skąd pomysł? Kto wpadł na ten pomysł i dlaczego? Pomysł znalazłyśmy tak naprawdę w internecie, już inne miasta, inne powiaty w tym działają i po prostu stwierdziłyśmy, że namówimy również mieszkańców naszego powiatu, aby dołączyli do tej akcji. Na czym ona polega? Nasza akcja polega na tym, aby wywołać uśmiech, chociaż na chwilę, w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Chcemy przekazać mieszkańcom naszego powiatu pozytywną energię. Małgorzata Takiewicz. Skąd pomysł na tą akcję? Kiedy pojawił się pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa tutaj w naszym mieście, postanowiłyśmy z koleżankami, że to chyba jest ten moment, żeby spróbować jakoś rozweselić naszych mieszkańców. Takim właśnie małym, zwykłym gestem, obrazkiem, uśmieszkiem, czymkolwiek, żeby jednak, no chociaż troszkę, tak, jakiejś takiej pozytywnej energii przekazać naszym mieszkańcom. Jak długo potrwa akcja? Jak długo potrwa akcja? Ciężko mi powiedzieć, no wydaje mi się, że aż tak długo, jak ludzie będą potrzebowali tego pozytywnego akcentu, postaramy się jakoś, no jakoś wspomóc tych naszych mieszkańców, no nawet właśnie takim tym elementem, takim prostym, ale myślę, że ktoś przechodząc koło baneru zobaczy go, może to będzie ten moment, kiedy pierwszy raz się dzisiaj akurat uśmiechnie. To jest jedna część. Ta akcja odbywa się również w mieszkaniach. Tak, akcja odgrywa się w mieszkaniach. Założyłyśmy grupę na Facebooku. Będzie dobrze powiat kamiennogórski. Tam zapraszamy wszystkich chętnych do umieszczenia zdjęć swoich obrazków, plakatów. Są również filmiki. Zapraszamy do udziału oczywiście dzieci, ale nie tylko. Jeżeli ktoś ma ochotę w jakąś tam pozytywną energię przekazać, nam wszystkim serdecznie zapraszamy. Mamy bardzo mnóstwo już zdjęć. Jak widzimy, też dostajemy wiadomości już spoza naszego powiatu, więc myślę, że może zarazimy jednak naszych okolicznych sąsiadów do tej akcji również. Tadeusz Ferenc. Ida Tyrała-Ferenc. Dlaczego dołączyliście do tej akcji? No, akcja się zaczęła na Facebooku tak naprawdę. Dziewczyny, które są tak naprawdę moimi koleżankami i mojej żony. Moimi koleżankami, tak. Zaczęły tą akcję. Akcja jest fajna, spontaniczna, ponad podziałami. To mi się bardzo podoba. Nie została rozpoczęta przez żadnego z polityków, tylko przez tak naprawdę zwykłych ludzi. I to jest największy urok tej akcji. Zresztą widać, no już jest paręset osób na Facebooku w tej akcji i to są ludzie zupełnie ze sobą niezwiązani. To jest najpiękniejszy element tej całej inicjatywy.